Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszej gali. I jeszcze tak mówię bardzo powoli, bo chciałabym, żeby wszyscy nasi laureaci nagrodzeni pojawili się wśród nas. Wiem też, że są ogromne korki, że niektórzy dojeżdżają, że potrzebują jeszcze minuty, dwóch czy trzech, żeby dojechać. Ale myślę, że już za chwilę w pełnym gronie spotkamy się. Witam Państwa bardzo serdecznie na gali, na uroczystym rozstrzygnięciu konkursu Kryształowe Pióra. Konkurs Kryształowe Pióra już po raz 12 odbywa się i po raz 12 zostaną nagrodzeni najlepsi z najlepszych, czyli dziennikarze, którzy przygotowali najciekawsze materiały dziennikarskie, zarówno prasowe, internetowe, programy telewizyjne, programy radiowe, a także książki. Więc bardzo się cieszę i to wielki zaszczyt dla mnie, że mogę być w tak znakomitym gronie ekspertów, jurorów i dziennikarzy, którzy już za chwilę, niektórzy z nich, pojawią się tutaj na naszej scenie, żeby odebrać kryształowe pióra, a także odebrać wyróżnienia za materiały dziennikarskie. Powiem tylko, że konkurs ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To o tym świadczy ilość prac, które napływają do konkursu. W tym roku to było aż 190 materiałów, właśnie różnorodnych materiałów, więc wydaje mi się, że coraz więcej jest tych bardzo dobrych tekstów dziennikarskich, programów radiowych i telewizyjnych. Wszystkie prace zgłaszane do konkursu Kryształowe Pióra są oceniane przez jury. Przypomnę Państwu, że w jury zasiadają pan profesor Maciej Krzakowski, którego witam na dzisiejszej gali. Witam serdecznie, panie profesorze. Pan profesor Janusz Heitzman. Witamy pana profesora. Pan profesor Andrzej Tykarski, który jest dzisiaj z nami. Z jednej strony w zastępstwie profesora Tomasza Grodzickiego, ale myślę, że za chwilę wszystko się wyjaśni. Czekamy na profesora Leszka Czupryniaka, który będzie z nami, ale troszeczkę spóźniony, także myślę, że już za chwilę dołączy do naszego grona. Chciałabym też przypomnieć Państwu i przywitać jurorów dziennikarzy, laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu. Taka jest zasada, że ci dziennikarze wchodzą w skład jury. Pani Ewelina Lis, witam serdecznie. Pani Renata Kim, Margit Kossobucka już do nas dojeżdża. Ewa Podolska, witamy serdecznie. Dorota Romanowska, także na nią czekamy. I Artur Wolski, witamy serdecznie. Chciałabym powitać członka jury z ramienia firmy Serwie Polska, panią Katarzynę Urbańską, witam serdecznie. Witam wszystkich gości, dziennikarzy, ekspertów. W naszym gronie są kardiolodzy, psychiatrzy, diabetolodzy, onkolodzy. Witam panów i panie profesor. Myślę, że w tym znakomitym gronie już za chwilę poznamy laureatów. Witam panią Joannę Drewle, dyrektora generalnego Serwie Polska. Witam wszystkich pracowników firmy Serwie. Cieszę się, że państwo są z nami. Chciałabym także podziękować za wsparcie towarzystwom naukowym, Polskiemu Towarzystwu Kardiologicznemu, Polskiemu Towarzystwu Nadciśnienia Tętniczego, Polskiemu Towarzystwu Psychiatrycznemu, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne także wspiera nasz konkurs, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, za co dziękujemy pani redaktor, a także za patronat medialny magazynu Rynek Zdrowia. Szanowni Państwo, zaczynamy wobec tego uroczystość wręczenia nagród. Pierwsza kategoria, choroby serca, rosnące zagrożenie. Zapraszam pana profesora Andrzeja Tykarskiego. Panie profesorze, poprosimy o podanie mikrofonu. A pana profesora poproszę o refleksję na temat poziomu tegorocznych prac i zobaczymy, kto będzie nagrodzony. Szanowni Państwo, jak już pani redaktor trochę zdradziła, ja jestem chyba w najtrudniejszej sytuacji ze wszystkich szacownych profesorów, którzy będą tutaj przemawiać, no dlatego, że rzeczywiście nie byłem członkiem jury, zatem będę improwizował. Oczywiście żartuję, że będę zupełnie improwizował, ponieważ pan profesor Grodzicki, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a właściwie Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, powiedział mi dwa słowa na temat tego konkursu. Skłamałbym, gdybym powiedział, że całą kolację spędziliśmy na omawianiu wyników. Niemniej rzeczywiście
powiedział, że jak co roku obrady jury były burzliwe, spierano się z panią redaktor Romanowską, z panią Katarzyną Urbańską, ze względu na dużą liczbę prac i to prac o bardzo wysokim poziomie. Dlatego, nie gratulując jeszcze laureatom, których pani redaktor za chwilę wymieni, chciałbym i podziękować i pogratulować autorom wszystkich 37 nadesłanych na ten konkurs w kategorii choroby sercowo-naczyniowe prac, bo to nie praca lekarza, ale praca państwa sprawia, że podwyższa się poziom wiedzy, poziom świadomości Polaków na temat chorób sercowo-naczyniowych. To państwo mają te liczne kanały dotarcia, stąd taka różnorodność prac dotyczących i czasopism, i radia, i telewizji, i różnych programów internetowych. I najważniejsze jest, że państwo docierają nie tylko do naszych pacjentów, ale przede wszystkim do naszych potencjalnych pacjentów po to, żeby nigdy naszymi pacjentami się nie stali. Serdecznie wszystkim i tym, którzy nadesłali pracę na konkurs, i tym, którzy za chwilę będą ogłoszeni laureatami, serdecznie gratuluję. Proszę o brawa dla wszystkich dziennikarzy z kategorii choroby sercowo-naczyniowej. Organizatorzy poprosili mnie, żebym w zastępstwie profesora Grodzickiego te nagrody wręczył. Zapewne dlatego, że podobnie jak profesor Grodzicki jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, które patronuje tej uroczystości w kategorii choroby sercowo-naczyniowe, kardiologia. Ale ponieważ mój mandat niemal się kończy, nie byłem członkiem jury, w związku z tym chciałbym mieć wsparcie i do samego wręczenia nagród chciałbym, żeby wsparł mnie prezes ELEK Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Ja za 4 miesiące kończę kadencję. Jeśli państwo pozwolą, pan profesor Krzysztof Filipiak. Krzysztofie, zapraszam, żeby ze mną te nagrody wręczył. Zapraszamy pana profesora Krzysztofa Filipiaka. Panie profesorze, to będzie zaszczyt dla nas. Bardzo proszę i chyba możemy, panowie, rozpocząć ogłaszanie, którzy dziennikarze otrzymali wyróżnienia, więc najpierw poznają państwo wyróżnione prace. Wyróżnione prace w kategorii choroby serca, rosnące zagrożenie. Pani Marta Grabiec z portalu WP ABC Zdrowie za artykuł pod tytułem Laleczka na baterię. Zapraszamy panią Martę Grabiec. Bardzo proszę pani redaktor i proszę odebrać z rąk panów profesorów dyplom. I gratulacje i brawa dla Marty Grabiec, portal WP ABC Zdrowie. Artykuł Laleczka na baterię. Proszę pozostać z nami. Kolejna osoba, która otrzymuje wyróżnienie, to pani Anna Jarosz z magazynu Zdrowie za dodatek pod tytułem Nadciśnienie. Pani redaktor Anna Jarosz, bardzo prosimy. Proponuję klaskać do momentu, kiedy nagrodzony nie pojawia się. Nie pojawia się na scenie, bo zapada kłopotliwa cisza. Bardzo proszę. Anna Jarosz, magazyn Zdrowie, dodatek Nadciśnienie. Aniu, serdecznie ci gratulujemy. I pozostań z nami. Bożena Stasiak z Superekspresu za artykuł pod tytułem Seks po zawale sercu służy doskonale. Co pan na to, panie profesorze? To wszystko prawda. I to wszystko prawda w dodatku. Co nie znaczy, że warunkiem niezbędnym jest dostać zawał. Bożena Stasiak, Super Express, artykuł Seks po zawale sercu służy doskonale. Ewa Podolska, Radio Tok FM, audycja Serce a papierosy. Gratulujemy. Pani Ewo, proszę pozostać z nami. I wyróżnienie otrzymuje Margit Kosobucka, Gazeta Wyborcza, artykuł Serce kobiety boli inaczej. Tak, tak, pani dyrektor. Proszę być liderem tego klaskania. Margit, zapraszamy. Pani redaktor Margit Kosobucka. Ale inaczej. Panie redaktor, bardzo proszę i proponuję brawami nagrodzić wszystkie osoby wyróżnione.
bardzo dziękuję. Dziękuję i jeszcze raz gratulacje. Panowie zostają, panowie profesorowie zostają. Napięcie dopiero rośnie przecież. W tej chwili poznamy za chwilę nagrodę główną. Panie profesorze, jednak to była za krótka kolacja omawiająca ten przebieg wydarzenia dzisiaj, prawda? Zapraszam Dorotę Romanowską. Dorota Romanowska i chciałabym Cię poprosić o takie podsumowanie tegorocznej edycji i te spory rzeczywiście takie były trudne? Nie, spory były, tak. Nie było to trudne, była to bardzo przyjemna dyskusja. A wynikało z prostego faktu, że po prostu wszystkie prace, albo naprawdę prawie wszystkie, były na bardzo wysokim poziomie i żeśmy się nie mogli zdecydować, kto jest tym wyjątkowym autorem, komu się należy kryształowe pióro. Wszystkie prace były super fantastyczne, w związku z tym wszystkie spełniały wymagania konkursowe. W związku z tym chciałam tylko nagrodzić te wyjątkowe za formę, bo już treść była po prostu na najwyższym poziomie i stąd ta dyskusja. Bardzo Ci dziękuję, proszę pozostań z nami. Pierwsze miejsce w kategorii choroby serca, rosnące zagrożenie otrzymują Wojciech Królikowski z TVP2 za materiał telewizyjny pod tytułem Samotna Wyspa. Zapraszamy. I Barbara Kozłowska z Polskiego Radia Rzeszów za audycję Rozważania o sercu. Niestety pani redaktor nie ma dzisiaj z nami. Ale chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, to są dwie nagrody, dwa pierwsze miejsca. Pan Wojciech Królikowski, to jest materiał telewizyjny Samotna Wyspa i chciałbym poprosić Pana o zabranie głosu. Ja bardzo serdecznie dziękuję Kapitule za dostrzeżenie tego reportażu. Tak się składa, że ja od dłuższego czasu zajmuję się reportażem, można powiedzieć, medycznym. Tak się składa, że w pewnym momencie z powodu tego, że mieszkam na Śląsku i współpracuję z Telewizją Katowice, skoncentrowałem się na Śląskim Centrum Serca. I tak się składa, że te wszystkie reportaże, które zrobiłem, dotyczyły problemów transplantologii, polskiej transplantologii. Jak wiecie Państwo, wszyscy wzdychają do tego, żeby było tak jak w Hiszpanii, czyli żeby dzieci nie czekały, żeby dzieci nie umierały czekając na serce. Niestety u nas dzieci umierają i o tym jest ten reportaż. Reportaż jest o dziewczynce, która nie doczekała, w zasadzie o matce. Matka jest narratorem tego reportażu, która nie doczekała przeszczepu serca. Tak się składa, że Anietka miała 1,5 roku, jak zmarła. Zmarła w szpitalu dziecięcym na Żwirki Wigury i o tragedii opowiada matka. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że ta historia zakończyła się w sposób tragiczny. Natomiast niezwykłą satysfakcją jest to, że pokazywaliśmy również historie, które na szczęście zakończyły się pozytywnie. Robiliśmy reportaż o dzieciach, które czekały przez 2 lata na przeszczep serca. W Śląskim Centrum Chorób Serca Kryspin czekał 2 lata, doczekał przeszczepu, już jest w domu. Julka Matusiak czekała rok, doczekała przeszczepu, na szczęście jest w domu. I niezwykłym podziękowaniem ze strony tych rodziców był ich uśmiech, był wyraz oczu, kiedy dziękowali nam za to, że byliśmy przy nich i opowiadaliśmy te historie, przekazywaliśmy wszystkim te historie, również lekarzom, których uwrażliwialiśmy na to, ażeby rozmawiali z rodzinami dawców, ponieważ do dzisiaj jest to problem. I jeżeli mogę jeszcze powiedzieć jedno, to wydaje mi się, że należy o tym głośno mówić. Jesteśmy 40-milionowym krajem i powinniśmy apelować do wszystkich, żeby dzieci nie czekały, żeby dzieci nie umierały w naszym kraju. Dlaczego kraj podobnej wielkości populacyjnie może nie mieć żadnych problemów, a my w dalszym ciągu borykamy się z problemem transplantologii? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję i jeszcze raz gratulujemy. Dziękujemy panie redaktorze, dziękujemy pani redaktor i dziękujemy panu profesorom. Tak oto wręczyliśmy nagrody w pierwszej kategorii dotyczącej chorób serca.
jeszcze bukiet dla pana. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do kategorii nowotwór, przełamać strach, wygrać życie. Zapraszam pana profesora Macieja Krzakowskiego i panie profesorze. Proszę, kilka słów na temat prac, które napłynęły do tej części konkursu. Zanim powiem kilka słów o pracach, to jeśli pani pozwoli, wyrażę wielką wdzięczność dla wszystkich dziennikarzy, którzy są tu dzisiaj na tej sali, dla nagrodzonych, dla wszystkich, którzy zajmują się pisaniem o zdrowiu, a szczególnie o problemach związanych z chorobami nowotworowymi, bo państwo kształtujecie, pomagacie kształtować postawy prozdrowotne, nakłaniać ludzi, zachęcać do wczesnego wykrywania nowotworów i bardzo nam pomagacie państwo w tworzeniu takiej atmosfery, która ułatwia nam, lekarzom, leczenie. Także bardzo państwu dziękuję. Teraz o tych pracach. Prac było dużo. Było mi bardzo trudno wybrać najlepsze i ustalić ranking. Trochę mi pomogło to, że takim motywem przewodnim była profilaktyka i wczesne wykrywanie. To niewątpliwie zaważyło na decyzjach o odpowiednich punktach. Bo to jest ważne. To proszę państwa, jest najbardziej profilaktyka jest najbardziej efektywnym i teraz tak się mówi nie tylko o efektywności klinicznej, ale i o ekonomicznej efektywności, jest najbardziej opłacalną metodą postępowania przeciwnowotworowego. Także jeszcze raz wszystkim uczestnikom konkursu i wszystkim w ogóle państwu, którzy się zajmujecie problemami onkologii, gratuluję i dziękuję za pomoc. Bardzo dziękujemy za te słowa i panie profesorze, teraz ogłosimy, kto jest wyróżniony w tej kategorii. Otóż w kategorii nowotwór przełamać strach, wygrać życie, jury wyróżniło Margit Kosowucką z Gazety Wyborczej za artykuł Wymiatacze z warzywniaka. Zapraszamy. Za daleko usiadłeś. Proponuję zmienić miejsce. Bardzo proszę. I jeszcze bukiet dla ciebie. Proszę, zostań z nami. Margit Kosowucka, Gazeta Wyborcza, artykuł Wymiatacze z warzywniaka. Justyna Wojteczek z Polskiej Agencji Prasowej za artykuł Jest sposób na wczesne wykrycie raka. Anita Karwowska z Gazety Wyborczej za artykuł pod tytułem Walka z rakiem jak zawody. W imieniu Anity nagrodę odbierze Katarzyna Staszak. I Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, Lęk odbiera rozum. Pani Justyna Wojteczek, jeśli mogę cię poprosić o odebranie dyplomu w jej imieniu, Agnieszki Pochrzęst-Motyczyńskiej. Czy mogę panie prosić tu bliżej, żebyśmy mogli to odpowiedzieć? Uciekłyście daleko, bliżej pana profesora i jest czas na to, żeby operatorzy, kamera, także fotograficy uwiecznili ten moment. Brawa dla pani. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam na scenę panią Joannę Drewle, dyrektora generalnego firmy Servie Polska. Pani dyrektor, chciałabym poprosić panią, aby wspólnie z profesorem Krzakowskim wręczyli państwo nagrodę główną, pierwsze miejsce w kategorii nowotwór, przełamać strach, wygrać życie. Czy mogę już ogłosić kto? Mogę. Ewa Kwaśny, Radio RMF FM, materiał Onkologia, przełamać strach, wygrać życie.
pani redaktor, i bardzo proszę, ja pomogę może przytrzymać wtedy. Tak? Dobrze. To nie pomagam. Trzymam tę statuetkę, czuję się naprawdę zaszczycona. To wyróżnienie należy się nie tylko mnie, ale całemu zespołowi Radia RMF FM, wszystkim dziennikarzom, którzy pracują przy cyklu Twoje Zdrowie, wielu specjalistów, lekarzy, którzy są tutaj z nami, współpracuje również. Pan profesor tu powiedział właściwie wszystko, że ta profilaktyka jest bardzo ważna i na tym nam właśnie bardzo zależy. Dlatego ten cykl, który pojawia się w każdą środę, poświęcony jest innej tematyce. Między innymi był właśnie nowotwór piersi. Okazuje się, że o zdrowiu nigdy za mało i wśród zgłoszonych materiałów była właśnie historia pani Jowanny. 38-latka, może tak króciutko mogę, tak? 38-latka, 3 lata temu dowiedziała się, usłyszała wyrok, nowotwór piersi złośliwy i postanowiła walczyć. Minęły 3 lata i chciałam tylko powiedzieć, że tę walkę no, na razie wygrała, więc optymistyczna historia, ale wzruszająca historia kobiety, która stwierdziła, że nie, nie podda się. Chciała też pokazać, że da radę. Miała córkę, plany, był czerwiec, tak jak dzisiaj, piękny dzień, kiedy siadła na ławce, jak usłyszała ten, wyszła od lekarza, usłyszała ten wyrok, mówi nie. Na początku się oczywiście rozpłakała. I to wszystko opowiedziała. Ta rozmowa była wzruszająca, ja też momentami miałam łzy w oczach. I tylko na koniec jeszcze tylko powiem, oczywiście maile, które przychodziły od słuchaczek, głównie od słuchaczek, że no, takie historie trzeba pokazywać, bo być może panie, które nie miały ochoty iść zbadać się albo nie chodzą w ogóle, zmusiło ich to, czy natchnęło, tak, może ja jednak pójdę i zbadam się. A pani Jowanna jeszcze po 2 tygodniach napisała do mnie, że nie wyobrażała sobie, że taki może być oddźwięk tej jej historii, że ona się czuje, poczuła takim wsparciem dla tych innych pań, które mają taki problem, jak ona miała. I z tego się bardzo właśnie cieszę, no i ja również. I dziękuję pięknie za to wyróżnienie jeszcze raz. My dziękujemy za piękną audycję. Bardzo dziękuję pani, bo jeszcze raz serdecznie gratuluję. Tylko proszę, jeszcze to jest dla pani także. Dziękuję serdecznie. Pani Ewa Kwaśny, Radio RMF FM, Onkologia, przełamać strach, wygrać życie. Dziękuję pani dyrektor, dziękuję panie profesorze. Szanowni Państwo, i przechodzimy do kategorii depresja, przełamać tabu. Zapraszam pana profesora Janusza Heitzmana. Panie profesorze, poprosimy o mikrofon dla pana profesora. O, bardzo proszę. Proszę Państwa, zawsze jak tutaj przychodzę na rozstrzygnięcie tego konkursu, to jest już 12 lat, to mam ten dylemat, co powiedzieć w tym roku i po 12 latach bycia członkiem jury, chciałem powiedzieć, że z depresją nie można cały czas kojarzyć smutku i cierpienia. Depresja jest na tyle wpisana już w naszą cywilizację, że my musimy się do niej przygotować. My musimy się przygotować do tego, żeby poprawiać przede wszystkim nasze relacje, które zanim zostaną zdiagnozowane, zanim staną się chorobą, zanim spowodują, że zaczynamy cierpieć, musimy umieć porozumiewać się w taki sposób z naszymi najbliższymi, z naszymi dziećmi, z naszymi rodzicami, z naszymi sąsiadami, z naszymi kolegami z pracy, by eliminować to, co nam utrudnia to szczególnie optymistyczne spojrzenie na każdy dzień. Rano budzimy się z strasznym kacem, poszliśmy spać zmęczeni, po całym dniu budzimy się, nie, ja już sobie nie poradzę. I nagle się po kilku godzinach okazuje, nie, że są takie elementy, które w jakiś sposób możemy przezwyciężyć, są takie momenty, które dają nam nadzieję. I to jest związane z formą też przekazu, że jak ktoś coś przeczyta, jak coś zobaczy, jak coś usłyszy w radiu, jak usłyszy głos koleżanki z Radia RMF, która tu przede mną przed chwilą mówiła, to się czuje lepiej. I umiejętność nawiązania kontaktu, również medialnego, jest chyba tym skarbem, który Państwo macie w sobie, który potraficie przekazać każdemu człowiekowi, zanim on jeszcze będzie cierpiał. To jest niezwykle istotne, że przecież naszą świadomość, nasze nastroje kształtuje nasza możliwość
łapania tego, z tego życia pełnego napięć, pełnego stresu, to, co może dać nam ten jeden promyk nadziei. I depresja jest też takim schorzeniem, w którym kryje się nadzieja, w którym kryje się coś takiego, co można przekuć na coś bardzo optymistycznego. Przystępując do tegorocznej edycji konkursu i patrząc nawet na Państwa, to mam samych znajomych, można powiedzieć, bo nie było. Nie było. Wszyscy pacjenci Pana profesora, tak? Wszyscy gdzieś pisali o depresji i nawet jeżeli nie pisali o depresji, to jak pisali o nowotworach, chorobach serca, o cukrzycy, to gdzieś ten nastrój się tam pojawiał. Pojawiały się również elementy takie, z którymi warto czasami się oswoić. Tak jak powiedziałem, depresja w tej chwili największy problem związany z niepełnosprawnością. L4, depresja podstawowa, na pierwszym miejscu. Co się to dzieje, prawda? Tak, znaczy, że musimy się z tym nauczyć żyć. Nie można tego odrzucić. Oczywiście musimy też pomagać tym wszystkim, którzy cierpią. I dziękuję bardzo firmie Servier za stałą myśl, nie o lekach chcę mówić, ale stałą myśl o tym, by dawać ludziom nadzieję. I to jest chyba coś najważniejszego. Cieszę się, że bardzo dużo mediów społecznościowych się uruchamia. Cieszę się, że ten przekaz medialny w tej chwili dociera coraz bardziej do ludzi młodych. I to jest naszą nadzieją też. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Więc ogłosimy teraz, kto otrzymał wyróżnienie w kategorii depresja, przełamać tabu. Jury postanowiło wyróżnić Katarzynę Pinkosz z portalu Mamo to ja za artykuł pod tytułem Bóle głowy u dziecka to może być depresja. Powód: wyścig szczurów już od przedszkola. Taki jest tytuł artykułu. Pani redaktor Katarzyna Pinkosz otrzymuje wyróżnienie. Pani Justyna Wojteczek, Polska Agencja Prasowa. Wyróżnienie za artykuł Niepotrzebnym śmierciom można zapobiegać. Katarzyna Koper z magazynu Pani za artykuł Nie czekaj na depresję. Zapraszamy pana redaktor. Katarzyna Koper, magazyn Pani. Artykuł Nie czekaj na depresję. Jakub Jamrozek z Czwórki Polskiego Radia, audycja Depresja Młodzieńcza. Za tę audycję pan redaktor otrzymuje wyróżnienie. Witamy. Szanowni Państwo, oto wyróżnieni. Prosimy o brawa dla nich. Dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję serdecznie. Panie profesorze, na scenę zaprosimy teraz panią Ewelinę Lis, panią Renatę Kim i Artura Wolskiego. Zapraszam Was. Bo chciałabym poprosić Państwa, laureatów ubiegłorocznej edycji, o też refleksję na temat tegorocznego konkursu. Powiedzcie, jak było, jakie były prace, jaki był ich poziom. Więc powtórzę to, co wszyscy mówią, prac było dużo i wszystkie były dobre. Nie były tak optymistyczne, jakby życzył sobie pan profesor, bo jednak opowiadały o bardzo ciężkim okresie w życiu, o depresji, kiedy wszystko jest trudniejsze niż zwykle, kiedy człowiek myśli o tym, że czasami nie chce żyć, kiedy nie życie wydaje mu się lepsze niż życie. Ja bym chciała do Państwa apelować. Myśmy latami z Eweliną pisały o depresji. Ja mam tutaj osobistą refleksję i zwierzenie. Ja nie zauważyłam swojej depresji. I dopiero przy pierwszych atakach paniki się dowiedziałam, że mam depresję i jeszcze inne rzeczy. I miałabym do Państwa prośbę. Piszcie też często nie tylko o tym, że to jest straszna choroba i że trzeba uważać, że trzeba mieć przyjaciół wokół siebie. Piszcie także o tym, że trzeba brać leki i nie słuchajcie tych, którzy wam mówią, że leki uzależniają, że leki to jest ostatni etap, że psychoterapia, że przyjaciele, że wycieczki. Wszystko tak, ale piszcie także o tym, że leki i naprawdę pomagają, bo czasem jest za późno, czasem nie warto cierpieć pół roku dłużej. Więc to jest moje osobiste zdanie i no i generalnie piszcie i też uważajcie na siebie wszyscy. To jest straszna choroba. Dziękuję ci bardzo. Arturze, czy możesz tam stanąć i powiedzieć też parę słów o tym?
Ja przede wszystkim bardzo serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym i muszę Państwu powiedzieć, że nie przypuszczałem, że czytanie, oglądanie i słuchanie tych wszystkich materiałów, które zostały nadesłane na konkurs, sprawią taką olbrzymią przyjemność i frajdę. Jest to takie poczucie, że stanowimy taki kawał dobrego dziennikarstwa i te prace są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i one są ciągle coraz lepsze. Jeszcze raz Państwu gratuluję i kłaniam się bardzo nisko dla profesjonalizmu kolegów. Ja tylko właściwie zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała Renata, plus taka mała adnotacja, że bardzo się cieszę, że jest bardzo dużo tekstów na temat depresji młodych ludzi, nawiązując do naszego tekstu Porcelanowe Aniołki, czyli dziewczynki lat 16 pomagające innym w depresji. Też pamiętam takie charakterystyczne zdanie. Czasem jeden napotkany przypadkiem tekst, zdanie może bardzo dużo zdziałać, więc było bardzo dużo tekstów i myślę, że to jest radosna akurat informacja a propos. Bardzo Ci dziękuję. Szanowni Państwo, pierwsze miejsce w kategorii Depresja przełamać tabu otrzymuje Magdalena Chykawy z redakcji telewizji Polsat za materiał Depresja i samobójstwa. Dzisiaj samochodem słyszałam w radio zapowiedź pewnej premiery teatralnej, w której pewien profesor nie ma czasu dla swojego dziecka i mówi o tym, że dzieci teraz mają świetny czas, dlatego że to jest czas, kiedy mają tylko zajęcia w szkole, a potem się bawią. A potem dziwnym zbiegiem okoliczności zamienia się miejscami z dzieckiem i nagle sam okazuje się małym chłopcem. I nagle okazuje się, że wcale nie jest tak różowo, jak mu się wydawało. I trochę jest tak dzisiaj z dziećmi, bo te dzieci mają gigantyczne problemy. To są dzieci, które są obciążone bardzo wieloma obowiązkami, z którymi sobie po prostu nie radzą, a dorośli czasem po prostu na to nie zwracają uwagi. Ten materiał, który zrobiłam, to był wywiad z dziewczynką, która cierpiała na depresję, o której zresztą tutaj znakomici poprzednicy opowiadali jeszcze w zeszłym roku i dzisiaj też wspomnieli Porcelanowe Aniołki. I to jest bardzo ważne, że dzieci zaczynają mówić, że mają depresję, że czują się źle. Nie boją się powiedzieć tego, czego boją się czasem powiedzieć dorośli. To znaczy, byłam w szpitalu psychiatrycznym, brałam lekarstwa i to mi pomogło. Pomogło mi też to, że powiedziałam głośno, że mam depresję. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz, nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, żeby mówić głośno. Depresja jest, ale można z nią wygrać. I to jest ta radosna wiadomość, że kiedy my o niej mówimy, ona przestaje być tabu. I kiedy wypowiada się słowo depresja, to wtedy można tę chorobę odczarować i można z nią walczyć z dużym wsparciem. Bardzo dziękuję za nagrodę i wszystkim innym też gratuluję. Bardzo dziękujemy i gratulujemy. Magdalena Chykawy, bardzo dziękuję i gratuluję tego pierwszego miejsca. Dziękuję jurorom, dziękuję panie profesorze. Tak poznaliśmy zwycięzców i wyróżnionych w kategorii dotyczącej depresji. A teraz przed nami nagrody w kategorii cukrzyca wygrać z postępem choroby. Zapraszam pana profesora Leszka Czupryniaka i też bardzo proszę o chwilę refleksji na temat tegorocznego konkursu. Dziękuję bardzo. Też mam wrażenie, że jestem wśród samych znajomych, ale na pewno nie wszyscy mają Państwo cukrzycę. Jeszcze, bo to... My uważamy, że każdy będzie miał, tylko musi odpowiednio długo żyć. Po 80 roku życia połowa Polaków ma cukrzycę, no głównie Polek, bo Polaków już dużo nie ma. Ja, nie wiem, chyba 12 lat nie biorę udziału w tym konkursie, poczytuję to sobie za zaszczyt, że mnie jeszcze żyje nie wyrzucono i nie wymieniono nam młodszy, lepszy model. To jest bardzo ciekawa część naszej aktywności, no jednak w jakimś stopniu akademickiej, ale także lekarskiej. I też mam kilka refleksji z tym związanych w tym roku. Po pierwsze, chyba miałem do okazji przeczytać najwięcej materiałów, jakie
do tej pory co roku do mnie trafiało, to było ponad chyba 40 różnych przykładów sztuki dziennikarskiej. To wszystko, one były na dobrym poziomie, ale muszę też powiedzieć, że nie było jakby w tym roku super oryginalnej formy. W ubiegłym roku nagrodziliśmy taką dosyć długą i ciekawą human story, jak to się mówi w języku dziennikarskim. Jak sądzę, tutaj w tym roku trochę mi tego brakowało. Natomiast dwie rzeczy mnie zaskoczyły. Po pierwsze, no był jeden materiał, który naprawdę nie wiedziałem, co z nim zrobić. Nie wiem, czy siedzi tu autorka, to bodajże była na sali, czy nie. Ale to był materiał, wiedzą Państwo, no cukrzycy typu drugiego, możemy najkrócej powiedzieć, że to jest choroba, którą się leczy postem i modlitwą, tak cytując biblijne słowa. No postem, wiadomo, modlitwa nikomu nie zaszkodzi, czasem dajemy też leki. A to był materiał, który mówił, że jak się będzie brało konkretny rodzaj insuliny, to można absolutnie jeść wszystko, co się chce, ukochaną kolonkę, torty i tak dalej. Był to wywiad jednym ze znanych diabetologów krajowych i muszę powiedzieć, że wzbudziło to moje duże zastanowienie, ale może to jest ta chęć poszukiwania radości w chorobie. Rozumiem, że profesor Heitzman mówił, że depresja, no to nie tylko beznadzieja, czyli już psychiatrzy znajdują radosną postać depresji, także jak Państwo myślą, że Państwo cieszą, proszę się zastanowić, może to jednak jest taka maska depresji i może to cukrzyca też ma taką postać, jeszcze do tego nie dojrzałem. To była jedna refleksja taka konkretna z materiałem, a druga to jednym z tych materiałów było kilka wywiadów, jak to się kiedyś mówiło w telewizji, spotkanie z ciekawym człowiekiem. Więc był wywiad z ciekawym człowiekiem i to byli profesorowie diabetologii. Ja czytam taki jeden wywiad, mówię, kurczę, to ciekawy wywiad, mówię. No może by trzeba nagrodzić, mówię, z kim ten wywiad? Patrzę, to był wywiad ze mną. Więc oczywiście mówię to już zupełnie samobójczo, bo nie chcę, żeby Państwo nie robili ze mną wywiadów, bo ja oczywiście nie nagrodziłem swojego wywiadu samym ze sobą. Jakbym nagrodę o schizofrenię się ubiegał, to może to by pasowało, ale pomyślałem, no nie mogę typować wywiadu ze sobą, że to jest absolutnie najlepszy materiał. Mam pewien poziom narcyzmu, ale nie aż taki, więc gdzieś tam w środkowej stawce to umieściłem. Ale rzeczywiście najciekawsze to były materiały w tym roku, gdzie były te rozmowy z moimi kolegami, przyjaciółmi, profesorami diabetologii o różnych aspektach cukrzycy, nie takich bardzo przyziemnych, związanych na przykład tylko z dietą. Natomiast tak, no podsumowując, jeszcze raz to powiem. Najwięcej materiałów, jakie miałem okazję czytać, bo kiedyś to było kilkanaście, teraz to już jest 40. Różna forma, jeśli chodzi o medium, bo to było internet, dość dużo z internetu i prasa, i radio, i telewizja. Trochę potrzebujemy coraz bardziej oryginalnej formy. No i nie umiem tu Państwu podpowiedzieć, chociaż może jakbyśmy się spotkali przy jakimś wywiadzie, to może coś podpowiem. Także, żeby to szło bardziej w tą stronę. No i na koniec chciałem niezmiennie bardzo podziękować firmie Servier. Tu siedzi cały kwiat, dyrekcja, że w tych ciężkich czasach Państwo dalej decydują się kontynuować ten konkurs. To się chyba mieści w CSR-ze, który firmy mogą robić, więc może nawet macie do tego jakąś taką podkładkę prawną, ale to jest absolutnie kawał dobrej roboty. My bardzo byśmy chcieli mieć więcej kontaktów z mediami. Dzięki Państwa aktywności media są stymulowane. I na pewno parę żyć ludzkich udało się uratować, a już na pewno poprawić. Także parę lat temu się wahaliście, czy to kontynuować. Ja bardzo prosiłem, żeby to kontynuować, że tam beze mnie wszystko, żeby to było dalej. I proszę tego nie przerywać, bo to duża wartość. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję. A teraz wyróżnione prace w kategorii cukrzyca wygrać z postępem choroby. Artur Wolski, program Pierwszy Polskiego Radia, audycja Stopa Cukrzycowa. Zapraszamy. Redaktor Artur Wolski, program Pierwszy Polskiego Radia. Serdeczne gratulacje. Prosimy bardzo. Katarzyna Pinkosz z portalu Diabetologia w Polsce za artykuł pod tytułem Jako okulista z diabetologiem. Ewa Tomkowska z Gazety Wyborczej za artykuł pod tytułem Ruch na receptę uszczęśliwia i leczy. Pani Ewa Tomkowska, Gazeta Wyborcza. Bardzo prosimy. Wojciech Moskal, Gazeta Wyborcza za artykuł Aby znaleźć chorobę. Wojtka dzisiaj z nami nie ma, ale proszę panią Katarzynę Staszak
aby w imieniu Wojciecha Maskala odebrała wyróżnienie. Szanowni Państwo, to wyróżnienie. Bardzo prosimy o brawa. Jeszcze raz gratulacje i bardzo dziękujemy. A my, Panie Profesorze, za chwilę poznamy zwycięzców. Pierwsze miejsce w kategorii cukrzyca wygrać z postępem choroby. Chciałabym zaprosić na scenę Ewę Podolską, Margit Kosowucką. Zapraszam Panie obie, laureatki ubiegłoroczne. I proszę też o kilka zdań na temat tegorocznego konkursu. Ewa. Zaczekam na Margit. Gratulując wszystkim zwycięstwom, chcę powiedzieć, że to wielka przyjemność być w jury. Już trzeci raz jestem, jakoś tak jestem przypisana do cukrzycy. Dostałam czegoś tam dopiero za cukrzycę, ale dlaczegoż to? Otóż na pewno to jest takie uczucie, którego doznają ci, których tu widzę, którzy już od dłuższego czasu zajmują się tematyką medyczną, mają takie poczucie déjà vu. My się zastanawiamy, co tu jeszcze, już wszystko zostało powiedziane, tam i z powrotem. I już to wszystko wiem, już to wszystko znam, już to sama pisałam dziesiątki razy, ja mam takie poczucie, już to sama robiłam dziesiątki razy i wtedy rzucam się na te właśnie prace moich kolegów i koleżanek, że co tu, czy ja się czegoś dowiem. To jest bardzo przyjemne, no rzeczywiście dowiedziałam się. Jest to takie odświeżające i daje zachętę do tego, by dalej robić programy o cukrzycy. A poza tym jeszcze taki jest pewien aspekt praktyczny, trochę żartując, jak tak czytam pracę kolegów i koleżanek, to wyciągam z tego wnioski, co tu zrobić, by w przyszłym roku wygrać, jak to napisać. I za to też im dziękuję. Panie profesorze, pan mówi, że 40 prac, ale w onkologii zdaje się, że było dwa razy tyle, więc jeszcze wszystko przed nami. Myślę, że z tą cukrzycą to jeszcze trochę musimy popracować. Ja z kolei mam takie przemyślenie troszkę inne, to znaczy prace, które w tym roku przyszło mi, znaczy miałam możliwość czytania, przede wszystkim są bardzo zróżnicowane. To znaczy ja miałam z kolei wrażenie, że zaczynamy odchodzić od takiego wyjaśniania, czym jest cukrzyca, o co chodzi, jakie są mechanizmy i tego takiego po kolei, a wchodzimy w takie działki bardzo szczegółowe, czyli już dotyczące tak powikłań cukrzycy i każdy jak gdyby z tych tematów był taki troszeczkę osobny, więc na przykład mnie z kolei uważam, że jeszcze jest za wcześnie na to. To znaczy jeszcze jest za wcześnie na to, żeby porzucać zupełnie temat taki cukrzycy od A do Z i tylko skupiać się na samych szczegółach, więc bardzo bym ja z kolei chciała, żeby tych prac takich bardziej traktujących cukrzycę ogólnie było więcej, ale to też jest bardzo fajne, że skoro odpływamy w szczegóły, to znaczy, że czujemy się już w tym coraz pewniej, więc to też jest super i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przysłali pracę. Naprawdę to tak jak Ewa mówi, przyjemnie jest to czytać dla nas, uczymy się od swoich kolegów cały czas. Bardzo dziękuję. A pierwsze miejsce w kategorii cukrzyca wygrać z postępem choroby otrzymują Katarzyna Koper z Newsweeka za artykuł Droga do cukrzycy. Katarzyna Koper, zapraszamy. I to jest to pierwsze miejsce, słucham. Też. I Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z Polskiej Agencji Prasowej za artykuł Nie masz cukrzycy, lepiej sprawdź. W imieniu Agnieszki nagrodę odbierze pani Justyna Wojteczek. Zapraszam. I bardzo prosimy panią redaktor Katarzynę Koper o kilka słów. Pamiętam, to już chyba moja trzecia statuetka za cukrzycę. Jak to nie pisać o cukrzycy? Cukrzyca to, tak jak patrzę w tył, to po prostu jest temat bez dna. Można pisać, pisać i pisać. Ma tyle aspektów, tyle różnych zagadnień można poruszać, ale myślę, że chyba najbardziej warto pisać o profilaktyce. Ja swoją nagrodę dedykuję mojej koleżance Joannie, która ma od 2 lat zdiagnozowany stan przedcukrzycowy i uporczywie go ignoruje. Joasiu, poczytaj. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jestem
Ja powiem, że z dumą odbieram nagrodę za Agnieszkę, która niestety wybrała inną później pracę, nie dlatego, że nie lubiła pisać o zdrowiu. Jak się spotykamy, to ona mówi, jak się fajnie pisało o zdrowiu, a to jest cukrzycy. Ja strasznie żałuję, że ona już u nas nie pisze, bo po prostu właśnie robiła takie teksty od A do Z, dobrze zresearchowane i jakby takie właśnie rzetelne, tak? Nie jakby tylko rzetelne. Zresztą bardzo staramy się być właśnie w tym wszystkim rzetelnym. Także dziękuję. Bardzo dziękujemy i gratuluję panią. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, także serdecznie dziękuję. Drodzy państwo, w ten sposób poznaliśmy wszystkich laureatów tegorocznej edycji konkursu. Tak jak wspominali jurorzy, tak jak mówiliśmy tutaj wspólnie, jest coraz więcej prac nadsyłanych na ten konkurs. Myślę, że przyszłoroczna edycja to będzie jeszcze więcej świetnych materiałów dziennikarskich. Pan profesor Czupryniak postawił przed nami wysoką poprzeczkę. Trzeba szukać nowych form, bardziej oryginalnych, żeby pan profesor się nie znudził, czytając i oceniając pracę. Ale ja jeszcze serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym, wszystkim państwu. I życzę kolejnych sukcesów. Myślę, że państwa działalność jest niezwykle ważna dla wszystkich pacjentów i rzeczywiście ta świadomość Polaków na temat zagrożeń związanych z tymi czterema obszarami, o których mówiliśmy i laureatów poznaliśmy, jest szczególnie istotna. Także jeszcze raz gratulacje. Szanowni państwo, zapraszam na krótki koncert. Jest z nami Marcin Pieńkos, który towarzyszy nam od początku gali. Zapraszam też do rozmów kulturowych na kolację uroczystą. No i pozostańcie państwo jeszcze z nami długo, długo, długo. Dziękuję serdecznie. Thank you.